Z tej strony Damian Olszewski, apki.com.pl. Wracam z moim cyklem mobilnego grania. Tym razem nie będziemy grać w Crash Lens, chociaż spokojnie na dwóch odcinkach z Crash Lens nie skończyliśmy. Będą kolejne. Dzisiaj chcę Wam pokazać kolejną grę. Punch Club. Gra, która okazała się wielkim hitem na Steamie. To taka gra typu indie. Tak zwany indyk. Wcielamy się w niej młodego boksera. Boksera, który w młodości doświadczył, zobaczył, był świadkiem śmierci swojego ojca. A w sumie to zamordowania swojego ojca. I teraz nie tylko mamy zostać najlepszym bokserem na świecie, ale też znaleźć zabójcę. Co ciekawe, nie jest to bijatyka, nie jest to gra walki. My sami nie będziemy tutaj walczyć. Jest to gra strategiczna, w której dbamy o trening, o pracę naszego bohatera, o jego życie codzienne. A walki toczą się automatycznie. Jeśli nie trenowaliśmy wystarczająco, to po prostu przegramy. Tak to mniej więcej wygląda. O właśnie, teraz umiera nasz ojciec. No właśnie, tu mu obiecujemy, że będziemy trenować i będziemy gotowi w odpowiednim momencie. Oj, zajmie się nami jakiś policjant, kolega naszego ojca. No i zaczynamy. Mamy tu wszystkie wskaźniki, mamy swój dom. Odbieramy telefon. Idziemy do pracy. O, dobra. Robimy pompki. Nie wiem, czy coś się można... No dobra, tylko pompki, super, szybki trening. Jedny. Może na pizza. Super. Nie ma tak później się odżywiać, jak na boksera. Dobra, będziemy pracować najwyraźniej. Gdzieś na budowie jakiejś. O! Dobra, bijemy się. Ostro. Okej, rozumiem. Teraz musimy wybrać skille, które nasza postać będzie wykorzystywać w trakcie walki. Ofensywne, defensywne i tak dalej. Na razie nie mamy zbyt wiele. Ręka, kopnięcie. No właśnie, tylko to mamy. Dobra, walczymy. Coś czuję, że przegram. No właśnie. Przegrał. Super. You should train harder. No, nie miałem za bardzo jeszcze okazji trenować. No, to było imponujące. Rzeczywiście, imponujące dostałem w pierdziel. No, oczywiście trafiliśmy na wspaniałego starego trenera, który będzie nas trenował.
Apu, tak się nazywał też sklepikarz z Simpsonów? Mick, o, jeszcze Mick, takie klasyczne imię dla trenera boksu, no jak z Rockiego. O, zobaczcie, w rogu mamy Shreddera, mamy Indiana Jonesa, mamy wojowniczego żółwia ninja, Raidena. Dobra. I co dalej? Jak stąd wyjść? Pewnie jakoś tak. Dobra, już zaczynamy trenować. Będziemy brać udział w mojej jakiejś amatorskiej lidze boksu. Dobra. Co on będzie używał? Uderzenie, kopniak, unik, blok. No ja nie mam za wielkiego wyboru, co używać. Bo mam na razie tylko dwie umiejętności. I znowu w pierdzie dostanę. Swoją drogą, jak na boksera, to używa strasznie dużo kopniaków. Więc bardziej to chyba takie MMA niż boks. No walczymy dalej, no co? To bolało. Dobra, nie oszukujmy się, tej walki nie wygram, ale może chociaż przetrwam do końca trzeciej rundy. Albo i nie przetrwam. No nie, raczej nie przetrwam. A co to jest? Balance taxi, wyfał. No dobra. No i przegrałem. Dobry początek. Można sobie sprawdzić wszystkie statystyki, ile razy trafione, ile nie trafione pewnie. Energia, życie i tak dalej. Dobra, oczywiście możemy trenować, ale nie za darmo, ale jak poznamy Mika, to dostaniemy zniżkę. Dobra, za dwa dni mamy następną walkę. Dobra, od razu zapłacimy za... Ach, siła, moc musi być. Dobra, trzeba też jeszcze coś jeść i tak dalej. Na razie zobaczmy, że trenujmy. Dobra, trochę skakanki. Dobra, już coś mam na drugim poziomie, nie wiem co oznacza zielone. Czerwona siła, niebieskie agility, stamina, dobra. Siła, musi być siła. Trzeba mieć nokautujący cios. O Jezu, jeszcze głodny się zrobił. Wydałem właśnie wszystkie pieniądze.
Dobra, znowu jest głodny. Idziemy stąd. Gdzieś tu w ogóle mieliśmy coś takiego jak... O! To jest pewnie sklep Apple, to jest taki jakiś... Pomoc, może pracę dostaniemy tu. I to wszystko? Pojecham. Dobra, idziemy do Mika. No, spoko. Dobra. Super. Dobra, idziemy dalej ćwiczyć. Najedliśmy się, to idziemy ćwiczyć. Jeszcze dzień się nie skończył. O Jezu, ten trening jest płatny. To lipa. Co, tu za każde wejście się płaci? Dobra, może... Aha, czyli jak jestem w pracy, to mi spadają statystyki. Super. Doskonale. No dobra, przynajmniej coś zrobiłem. No dlaczego nie zarobiłem? Aha, bo nie dokończyłem. O nie, rosną statystyki, nie spadają. Dobra, zagapiłem się, trzeba było trenować. Kurczę, nie będzie to łatwe, powiem wam szczerze. A. Dobra, trochę tu. Nie chcę ci spać. No dobra. Trzeba tu dom spać. Może tu idziemy jeszcze na noc. Dobra, napijemy się w wody i tyle. I idziemy spać. Dobra, dzisiaj mamy walkę. Pewnie będzie w pierdziel. Idziemy walczyć. Idziemy walczyć. Ten ma tylko ten i obronę. Dobra. Jest niby słabszy. Zobaczymy. No, ale chyba lepiej się broni. No i chyba będzie w pierdziu. Dobra, dajemy dalej. Trzeba to wygrać. Dobra, o, to dobra runda była. Dobra runda, dobra runda. Może jednak wygram. No lej go. To teraz był w pierdzie.
Dobra, to jednak nie była dobra runda. No, już mamy po tyle samo energii, życia, więc przegram. Jako żonią. Na początku mniej. Z drugiej strony ma mało energii. Może to mnie uratuje. No walcz, walcz, wygraj, wygraj. Już tyle samo życia, ale będę miał mniej. Dobra, dobra, dobra końcówka rundy, dobra. Uff, jest dobra. Może jednak wygramy. No, no walcz, walcz, dobrze, 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 jemu się energii brakuje, dobrze. Dobrze. Walka zakończy się w czwartej rundzie. Dobrze, to jest dobra runda. Dobrze, jeszcze jeden cios. Tak jest. Mamy zwycięstwo. O, i super, i mód. Ile mamy? 3 punkty. To mamy dodge. Mamy blok. Tego jeszcze nie odkryjemy, dobra. To może tak potrenujemy. Ciekawe, że taki trening daje, tak na dobrą sprawę. Wygrałem z rękawicami. Uuu! Szaleństwo. Za 3 dni następna walka, dobra. Jezu, jakie to wszystko drogie tu jest. Dobra, na tym się nie ćwiczyliśmy. Tak myślałem, że to nam będzie poprawiać agility. Jeszcze raz. I siła. Siła musi być. Dobrze, dobrze, dobrze. I trochę tu. Głodny. Głodny nie jesteś sobą. Energy drink. Oj, tym się chyba nie najadłem. Dobra, idziemy popracować. Nie no, trzeba no. Z buta. Zbyt głodny. Nie, nie tu. Tu jest Mik. Idziemy się najeść do Mika. O Jezu, no dobra, no. Czyli tylko jechałem jedzenia, to mogę u niego kupować. O, będzie bitka. Będzie bitka. Bo teraz mam jeszcze obronne właśnie. Tu dodamy unik i kopu, tylko zostawimy. Koleś jest kurczę niby lepszy. Skuję leka, no. Dobrze, dobrze. Jestem silniejszy od niego.
Dobre to było, ale urwał. Dobra, spróbujemy coś zmienić. No może to zostawimy, a damy na przykład, to usuniemy i damy blok. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Dobra, mamy szansę wygrać tą walkę. No dobrze, dostaję wpierdziel ostry. Dobrze, jest. Walczymy dalej, tak jak było. Kolo nie ma szans. Miejmy nadzieję, że w ten sposób Apu da nam jakieś zniżki na jedzenie. Dobra, mam wrażenie, że z unikami szło lepiej trochę. Dobra, w tej rundzie to skończymy. Koniec, tak jest. Dobra, ale potrzebuję jeżdżawcza. Dobra, trzeba dobre mięsko kupić. I tyle. Dobra, idziemy szukać roboty w restauracji. Dobra, wystaw tą pizzę, super. Ej, ale to jest mniej płatna praca. Dobra. Wracamy do domu. A tu to z buta tak blisko. O, jak trenować. No właśnie, teraz na czym by to się skupić? Na sile. Aha, dobra. Czyli blokowanie i uderzanie są na siłę. Way of the Bear. Way of the Tiger. To chyba wolę agility trenować, powiem wam szczerze. Mamy kopniaki, mamy uniki. Tak, wolę to. No dobra, okej, kumam. O właśnie, tu możemy przejść do domu potrenować. Dobra, idziemy do roboty.
przynajmniej praca mamy blisko. Jest mniej płatna, ale chyba szybciej idzie ta robota. Kurczę, ale ta robota też nie trenuje nas. Tamta trenowała. Dobra, trzeba się przespać. I to porządnie. No jak się możesz budzić z głodu, debilu? Mam pomysł. Będę robił tak, że będę pierwszy trenować. Wydam całą kasę, a potem będę szedł do Mikiego po jedzenie. I to będzie dobre. No masz, tą kasę masz. No to ze swoją sprawą straszne zdzierstwo. O, to jest fajny trening. Głodny, dobra. Batonika energetycznego, proteinowego, 10. Dobra. Gitara. No, będzie zaraz głodny. Dobra. Może Miki da nam żarcie. No i gitara. I wracamy do treningu. Dobra. Jeszcze tego nie próbowaliśmy. Spróbujmy. To pewnie idzie na siłę. No właśnie. Dobra, będziemy szybkim, takim fajnym bokserem. Dobra, na chwilę do domu wrócimy. Coś szybko przekąsić. No zaraz idę walczyć. Dobra, moment.
Pierw zjemy, powalczymy i wtedy kupimy wszystko, co trzeba. Czyli dobra, mamy wybrane te umiejętności. No, jestem lepszy od niego dużo. W statystykach powinno być dobrze. O, dostaję ostry w pierdzie. To było jakieś lepsze. Dobrze, walczymy dalej. Tak jak było. Trzeciej rundzie to skończymy. No walcz, walcz. Popie, walcz. Dobra, może jednak nie w trzeciej rundzie. No ale wygramy spokojnie. Dobra, kończ to, kończ to. O, dobry unik. No kończ to, w trzeciej jeszcze w trzeciej. Dupa. Dobra, no teraz to już się skończy, no. W czwartej. I ostatni czas. Kończący. No, dalej. No. Kolejne zwycięstwo. O właśnie. Wybaczcie, kichnięcie. Mamy punkty. Dobra. Wszystko cztery punkty kosztuje. Właśnie Way of the Tiger mieliśmy, czyli tu będziemy się rozwijać. Dobra. Idziemy kupić sprzęt. Aha, dobra. Trochę drogi. Small punching bag, to będziemy potrzebować najbardziej 150. Dobra, potrzebać do roboty. No to nie, ta praca jest lepsza, nie idzie wcale wolniej, a więcej zarabiam, a jeszcze dodatek, kurczę, trenuję. Także to dowożenie pizzy nie ma sensu. Myślałem, że tak bez końca można. Dobra, trzeba iść spać. Trzeba iść dalej spać, bo za mało energii jest. Dobra, tylko że już chyba nic nie mamy do jedzenia. Nie mamy pieniędzy. No może nam da jeszcze raz to robienie. Okej, czyli już nie dostaniemy jedzenia. Pewnie pracować też się nie da.
Super. Może ten kolor nam pomoże. O dobra. No nie, nie, nie zdążę. Koniec. Koniec. Umrzemy z głodu. I co teraz? Macie jakiś pomysł, co dalej? Może w sklepie, no ale... Za darmo nic nie dostaniemy, no właśnie. Może na stole gdzieś coś się znajdzie. No fajnie, dobra, no muszę się skupić na kilku rzeczach. Nie wiem, kuźwa rybki zjedz. Tu nic nie ma. No nie ma. Chyba spierdzieliłem. Może ten się zlituje i da nam jedzenie. Aha, już nawet nie można poprosić go o jedzenie. Doskonale. No i nie mogę nic zacząć pracy ani niczego, no. Jest to bez sensu. Jutro walka. No i po ptokach. I właśnie kariera boksera się zakończyła, bo się nie nienawidziliśmy. Nie wiem, pójdę spać. O, gra trochę za mula. No, jesteś głodny, no wiem. I niestety nic ci na to nie poradzę, gdyż nie mam pieniędzy. No dobra, to myślę, że czas na ten moment zakończyć grę. Najwyraźniej będę musiał zacząć od nowa, bo zabrakło mi pieniędzy i nie jestem w stanie kupić jedzenia, a nikt nie chce mi go dać. No ale mniej więcej mogliście już się zapoznać z rozgrywką, jak to wygląda. Oczywiście będą kolejne odcinki z Crashlands, będą kolejne odcinki z Punch Club. Jeśli wam się podobają filmiki, dajcie łapkę w górę. A tymczasem do zobaczenia i cześć.